Gajówka stoi w Rudzie Mielickiej od ponad 200 lat. Jest wyjątkowym zabytkiem tej wsi. Od 30 lat coraz bardziej popada w ruinę, a od roku z powodu uszkodzenia dachu woła o pilny remont. Ale możemy uratować ją my, mieszkańcy Rudy Mielickiej, turyści i przyjaciele Gajówki. Fundacja Most to Most ogłosiła konkurs na ratowanie zabytków ważnych dla lokalnej społeczności. Dla nas najważniejszym obiektem jest właśnie ta Gajówka. Jeżeli jako mieszkańcy, wszyscy, każdy z nas zgłosi ten wniosek do konkursu, który na stronie internetowej mosttemost.pl można wypełnić i załączy zdjęcie, opisze, czym mogła ona by być w przyszłości, mamy szansę pozyskania 1 000 000 zł na renowację tego obiektu, a tym samym ocalenie jej od zniszczenia. Gajówka, przed którą stoję, jest jednym z ostatnich ocalałych świadków historii Doliny Baryczy. Jest zabytkiem, który świadczy o tym, jak ludzie tu mieszkali i żyli. Jest wykonana w tradycyjnej technologii szachulcowej i nie ma już tych zabytków wielu tutaj na tym terenie. Jest taka szansa, że jeśli złożymy wniosek, przejdziemy przez pierwszy etap, dostaniemy się do drugiego etapu. Wtedy przedstawimy, co chcemy z tym zabytkiem zrobić. A chcemy ją przeznaczyć na cele społeczne, dla mieszkańców i dla gości, którzy przyjeżdżają podziwiać piękno tej przyrody i piękno architektury. Chcemy uradować Gajówkę, bo jest to wymarzone miejsce na edukację. Najlepsze momenty? No jak pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj oglądać, no wiadomo, no budynek nie był w tak pięknym, idealnym stanie, ale zachwycaliśmy się przyrodą. Były tu piękne okolice, stawy, no wesoło było. Dużo gości żeśmy zawsze przyjmowali, bo się podobało im tu bardzo. Często ogniska żeśmy tu robili, po lasach tu dzieciaki chazali, tam nawet mój syn gdzieś na tym drzewie, ale chyba już go nie ma, miał taki domek. No to zapraszam wszystkich serdecznie, aby wzięli właśnie udział w tym konkursie, bo dzięki temu na pewno nam się uda wyremontować ten zabytek. W tej Gajówce mieszkał Gajowy nazwiskiem Dobietko wraz z żoną i córką. To były lata 60, 70. Pani Dobietkowa zawsze dobry placek piekła, babkę zaprosiła, graliśmy różne gry. No tak po sąsiedzku żeśmy chodzili i odwiedzali, nie? Także warto to uratować. Było wesoło. Zachęcamy do głosowania na odbudowanie Gajówki. Oczywiście jak najbardziej wspieram tę akcję. Dom ten jest wizytówką naszej wioski. Bardzo byśmy chcieli, żeby przetrwał. Byłoby nam smutno, żeby ten dom po prostu zniszczał, zginął, żeby tu nic nie było. Mieszkam tu od dziecka, więc również pamiętam ten dom z dawnych czasów, może nie tak bardzo dawnych, ale przychodziłam się tutaj bawić do koleżanki. Głosujcie całymi rodzinami i wspierajcie nas. Od lat mam marzenie, by uratować Gajówkę. Na szczęście nie jestem sama. Jest nas wielu, a będzie jeszcze więcej. Mamy czas do 5 marca. Namawiajcie rodzinę, przyjaciół, znajomych. Zróbmy to dla Gajówki.